Już 21 maja Olimpiadą Malucha rozpoczęto obchody Dnia Dziecka w Chorzowie. Na stadionie lekkoatletycznym Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu przygotowano wiele konkurencji dla najmłodszych. Dzisiaj w ramach Metropolitarnego Święta Rodziny zorganizowaliśmy cykl konkurencji teoretycznie wzorowanych na tych olimpijskich, bo zamiast rzutu młotem to mamy rzut woreczkiem z ryżem, bo to oczywiście musi być dostosowane do możliwości maluchów. Konkurencje dla dzieci w wieku 2 do 6 lat. Pomagają nam wolontariusze, seniorzy, harcerze i jak widać wszyscy świetnie się bawią. Chodziło o to, żeby integrować całe rodziny, żeby rodzice z dziećmi nauczyli się lub zobaczyli, jak fajnie jest wspólnie, aktywnie spędzać czas. Okazuje się, że to jest świetna zabawa, a także dla tych dorosłych i mamy nadzieję, że ta olimpiada wpisze się na stałe w kalendarz imprez w Chorzowie. Zaprosiliśmy nasze dzieciaki z klubu Malucha, ale też mieszkańców miasta, bardzo dużo też jest osób, które przyszły jakby po raz pierwszy uczestniczą w naszych imprezach. Myślę, że się świetnie bawią. Impreza została zorganizowana przez Centrum Integracji Międzypokoleniowej wraz z Chorzowskim Klubem Malucha.